Mieszkańcy Łukowa nie tylko symbolicznie wspierają Ukrainę już włączyli się w zbiórkę darów. Zbiórka darów prowadzona jest również w biurze senatora Stanisława Gogacza. Od 28 lutego rusza zbiórka akcja Polacy w Ukrainie, którą pan senator organizuje wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nurzynie i Stowarzyszeniem Przeszłość Przyszłości w Puławach. Organizujemy zbiórkę żywności oraz artykułów medycznych, nie leków. Przyjmujemy dary od godziny 9 do godziny 16 w biurze u pana senatora na ulicy Wilczyńskiego 4M. Na stronie internetowej pana senatora oraz na Facebooku jest udostępniony numer do kontaktu. W razie czego, jeżeli ktoś by chciał w innych godzinach przynieść dary, także proszę dzwonić. Zebrane artykuły spożywcze zostaną spakowane w biało-czerwone paczki, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, wzorem akcji Polacy Rodakom, gdzie pakowaliśmy w kartony jednakowej wielkości z flagą biało-czerwoną. W każdej paczce był też list od pana senatora i artykuły spożywcze, czyli makarony, konserwy mięsne, mąka, cukier, herbata, słodycze. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję Polacy w Ukrainie. Mieszkańcy Ukrainy, obywatele Ukrainy potrzebują uchodźcy, wojenni potrzebują pomocy. W związku z tym my uruchomiliśmy akcję Polacy w Ukrainie. Ta akcja trwa już kilka dni. Widzimy dzisiaj właśnie przed chwilą przybyły produkty, przybyła, przybyły właśnie artykuły zebrane w szkole podstawowej, w zespole szkół nawet, bo to jest przedszkole i szkoła podstawowa, w stoczku łukowskim pełen bus po prostu tutaj został do biura przywieziony i my. Z tych artykułów będziemy, będziemy przygotować, formatować paczki, oczywiście za pomocą, za pomocą uczniów, za pomocą mieszkańców Łukowa, okolic Łukowa, bo jeszcze Wujtowie też również przywiozą. Natomiast no, oczywiście przede wszystkim mieszkańcom dziękuję za tą, za tą pomoc i proszę, apeluję do wszystkich Państwa, żebyście właśnie no, włączali się w takie akcje pomocowe, które mają za zadanie pomóc właśnie Ukra Ukrainie, pomóc uchodźcom wojennym, że, żeby oni po prostu no czuli, że my, my jesteśmy z nimi, jesteśmy solidarni, my im pomagamy, że my Polacy nie zostawiamy Ukraińców, nie zostawiamy Ukrainy samej sobie, że w tak trudnej, niezrozumiałej dla, niego, dla nikogo sytuacji, że... Polska jest razem z nimi, a Polska to znaczy my, mieszkańcy poszczególnych wiosek, poszczególnych gmin, uczniowie poszczególnych szkół, wszyscy, którzy jesteśmy, razem tworzymy ogromny potencjał, który jest bardzo ważny w tak trudnych sytuacjach, który jest bardzo ważny, żeby po prostu znów mógł zapanować pokój.